Przebudowa drogi Sanok Dobra wkracza w decydującą fazę. Od wczoraj przedsiębiorstwo robót drogowych i mostowych z Sanoka kładzie jedne z ostatnich warstw dywanika asfaltowego na remontowanym odcinku jezdni. Obecnie jest kładziona druga warstwa wyrównująca, 4-centymetrowa. Pierwsza była zrobiona końcem kwietnia, natomiast ostateczna warstwa 5-centymetrowa wyrównująca będzie realizowana do końca czerwca. Odcinek dzisiejszy wykonywany jest od stacji benzynowej Grosar aż do mostu białogórskiego. W następnym odcinku będzie od cmentarza miejscowości Trepcza w kierunku Międzybrodzia. Zakończenie będzie już połączeniem tylko odcinków pomiędzy Sanokiem a Trepczą. Pieniądze na realizację zadania jeszcze w poprzedniej kadencji pozyskały władze powiatu. Z regionalnego programu operacyjnego dofinansowanie wynosi około 5 milionów złotych. Całe zadanie to kwota 7 milionów 800 tysięcy złotych. Inwestycja, której realizacja przebiega w tym roku, wcześniej był wniosek złożony do RPO i to jest całościowe zadanie powiatowe. Tutaj udział powiatu jest 2,8 miliona złotych w całej puli środków. Także przepiękna, duża kwota i duża część robót właśnie jest jakby przeznaczone właśnie w obrębie miasta Mickiewicza, Białogórska. Także cieszymy się, bo początek roku firma weszła bardzo szybko na teren budowy, no i bardzo szybko skończy inwestycje. Pierwsza połowa lipca, koniec inwestycji i protokół odbioru. Prace związane z remontem drogi nie ograniczają się jedynie do położenia nowych dywaników asfaltowych. Przebudowywane są chodniki wzdłuż ulicy Mickiewicza i ulicy Białogórskiej aż do granic miasta. Nawierzchnia chodników będzie wykonana z kostki bitumicznej. Przy okazji regulowane są sprawy dotyczące oświetlenia ulicznego. Mamy zapewnienie rejonu energetycznego z Sanoka, że słupy oświetleniowe, słupy elektryczne, które stoją w tej części, częściowo będą również przesuwane. Na przełomie czerwca i lipca odcinek w Sanoku ma zostać zakończony. Finał prac objętych zadaniem przypada na połowę lipca.